Niezapomniana rewolucja jak w piekle, co się wydarzyło w pizzownia. Pierwszy odcinek 29 sezonu Kuchennych Rewolucji przyniósł nieoczekiwane emocje i niezapomniane momenty. Magda Jessler, znana z bezkompromisowego podejścia do restauracyjnych rewolucji, odwiedziła pizzownia, pizzerię zlokalizowaną na warszawskiej Woli. Dwaj młodzi właściciele, 25-letni Paweł i 30-letni Radek, którzy poznali się na zlocie fotrucków i z pasją rozpoczęli swoją przygodę z gastronomią, potrzebowali pomocy, by uratować swoje marzenie o prowadzeniu własnego lokalu. Paweł i Radek rozpoczęli swoją działalność od fotrucka, w którym serwowali pizzę. Sukces na kółkach przerodził się w decyzję o otwarciu stacjonarnej pizzerii. Jednak rzeczywistość okazała się brutalna. Mimo początkowego entuzjazmu, lokal szybko zaczął generować straty. Pomimo popularności Radka jako influencera, którego działalność na Instagramie zyskała tysiące obserwujących, sytuacja finansowa pizzownia pogarszała się z dnia na dzień. Otwierając swój lokal, przyciągnęli jedynie 3 osoby na wielkie otwarcie. Nawet dodanie nowych pozycji do menu nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Gdy Magda Jessler wkroczyła do pizzownia, jej pierwsze wrażenie było dalekie od pozytywnego. Jak w piekle, pachnie piekłem, dymem, jakby starą ciuchcią, skwitowała Jessler na wejściu, nie kryjąc zaskoczenia stanem lokalu. Zamówiła kilka dań, w tym tradycyjnego łąbki i pizzę, które szybko stały się przedmiotem jej ostrej krytyki. Pierwszy raz jem pizzę, która nie jest słona. Zauważyła, podkreślając brak smaku i niedociągnięcia w przygotowaniu. To jest mama łyga, oceniła gołąbki, choć pochwaliła jakość używanych składników. Magda Jessler zdecydowała, że pizzownia wymaga nie tylko zmiany w kuchni, ale również wizerunkowej rewolucji. Wystrój lokalu uznała za nieatrakcyjny i postanowiła wprowadzić bukszpan oraz narzędzia do robienia pizzy zawieszone na białych ścianach, tworząc świeżą i przytulną atmosferę. Menu zostało odmienione, pojawiły się nowe dania, takie jak bresetę i zupa z gorgoncoli z orzechami włoskimi, podawana prosto z pieca. W menu pizzy Jessler zaszalała, proponując m.in. pizzę z sałatą, pomidorami, onszła oraz bardziej wykwintną wersję z gęsimi wątróbkami. Nawet nazwa lokalu przeszła rewolucję, zmieniając się na Ragazzi da Mangiare, chłopcy do zjedzenia. Zmiany wprowadzone przez Jessler przyniosły pozytywne efekty już podczas pierwszej kolacji w odmienionym lokalu. Właściciele wraz z kelnerką promowali nowe menu, a goście byli zachwyceni nie tylko smakiem, ale i nową atmosferą. Na stołach pojawiły się wykwintne dania, takie jak pizza z pomidorami, pieczoną papryką, polędwicą, pestą i parmezanem, a także szarlotka autorstwa Radka, która zdobyła serca klientów. Magda Jessler zauważyła szybki postęp właścicieli, chwaląc ich za determinację i otwartość na zmiany. Rzadko spotykam się z miejscem, gdzie ludzie pożerają wiedzę z minutę na minutę, powiedziała restauratorka, co spotkało się z oklaskami gości. Po 4 tygodniach Magda Jessler powróciła do Ragazzi da Mangiare, by ocenić efekty swojej pracy. Lokal prosperował wyraźnie lepiej, co potwierdzili sami właściciele. Mamy dużo pracy, przyznał Radek, z zadowoleniem obserwując rosnący ruch w restauracji. Jessler zamówiła wszystkie dania, które wcześniej wprowadziła, i z uznaniem przyjęła ich smak, choć zasugerowała drobne poprawki, jak zwiększenie ilości sera w kremie z gorgoncoli. Największe uznanie zdobyła jednak pizza z polędwicą, która stała się hitem wśród klientów. Odczarowała pani to miejsce, stwierdził Radek, a Jessler podsumowała rewolucję z satysfakcją. Jestem pod wrażeniem, że taka mała dziupla przeistoczyła się w ulica, do szrupania tu jest wszystko. Sukces rewolucji w Ragazzi da Mangiare to nie tylko odmienione menu i nowy wystrój, ale przede wszystkim nowa energia właścicieli, którzy z pasją i determinacją podjęli wyzwanie. Dzięki Magdzie Jessler ich pizzeria stała się nie tylko miejscem do zjedzenia, ale i przestrzenią pełną serca i kulinarnej magii. Program Nasz Nowy Dom od lat przynosi ogromną radość wielu rodzinom, którym pomaga w odmienieniu ich życia poprzez remonty i metamorfozy domów. Jednak nie zawsze zmiany te spotykają się z pozytywnym odbiorem. Ostatni przypadek, który wstrząsnął opinią publiczną, dotyczy domu pani Lidii, uczestniczki programu z 2017 roku. Po spektakularnym remoncie, który był dla niej ogromnym wsparciem, jej nieruchomość została celowo zniszczona przez zazdrosnych sąsiadów. Pani Lidia, której dom został wyremontowany dzięki pomocy ekipy Nasz Nowy Dom, stała się ofiarą nieprzyjemnych działań lokalnych mieszkańców.
Po zakończeniu prac jej nowa elewacja została oblana farbą, a w nocy ktoś rzucał kamykami w okna oraz nieustannie zakłócał jej spokój. Nie sądziłam, że w ludziach może być aż tyle zawiści, wyznała pani Lidia w rozmowie z lokalnym tygodnikiem. Przykre jest również to, że oprócz słów dochodzi też do różnych niefajnych incydentów. Ktoś oblał nową elewację farbą, nocą ktoś podjeżdża pod nasze mieszkanie i rzuca kamykami, puka w okna. Proszę, uszanujcie naszą prywatność i spokój, dodała, apelując o szacunek i zrozumienie. Wieść o zniszczeniu domu pani Lidii dotarła do Katarzyny Dowbor, która przez wiele lat była twarzą programu Nasz Nowy Dom. Jej reakcja była pełna rozczarowania i oburzenia. Ekipa po godzinach swojej pracy wzięła farby oraz narzędzia i odnowiła elewację. Zniszczenie tego jest dla mnie niepojęte, nie mogę tego zrozumieć, skomentowała Dowbor. Była prowadząca programu podkreśliła, że działania te nie tylko naruszają prywatność i spokój osób, które skorzystały z pomocy programu, ale także są przejawem skrajnej zawiści. Jeśli ktoś nie chce pomagać, to nie ma problemu, ale niszczyć to, co ktoś inny zrobił, to już jest zawiść, dodała. Pomimo trudności i nieprzyjemnych incydentów, ekipa programu oraz pani Lidia nie poddają się. W obliczu przeciwności, uczestniczka i jej rodzina pozostają silni i zdeterminowani, by kontynuować życie w odnowionym domu. Pomoc i wsparcie, jakie otrzymali, nadal pozostają dla nich ważne, mimo że niestety spotkali się z niezasłużonymi trudnościami. W dalszym ciągu podkreślają, jak ważne jest wspieranie i szanowanie ludzi, którzy starają się poprawić życie innych. Program Nasz Nowy Dom nadal pozostaje jednym z najważniejszych projektów telewizyjnych, które przynoszą realną zmianę w życiu ludzi. Mimo trudnych sytuacji, ekipa programu i ich bohaterowie pokazują, że prawdziwa zmiana wymaga nie tylko pracy, ale i empatii oraz wzajemnego szacunku. Pomimo kontrowersji i zawirowań, sytuacja wokół domu pani Lidii staje się także okazją do refleksji nad wartościami, które przyświecają programowi Nasz Nowy Dom. Ekipa programu oraz lokalna społeczność mają teraz szansę, by wyciągnąć wnioski z zaistniałych wydarzeń. W obliczu działań, które zaszkodziły uczestnikom programu, pojawiło się też wiele pozytywnych reakcji. Sąsiedzi oraz osoby spoza programu zaczęli wyrażać swoje wsparcie dla pani Lidii, co pokazuje, że nawet w obliczu przeciwności są ludzie gotowi stanąć w obronie wartości takich jak solidarność i życzliwość. Katarzyna Dowbor i ekipa programu nie zamierzają rezygnować z dalszej pomocy potrzebującym. Dowbor zapowiedziała, że program będzie kontynuował swoją misję, a każda sytuacja, nawet trudna, będzie traktowana jako okazja do nauki i doskonalenia działań. W nadchodzących odcinkach zobaczymy, jak ekipa, Nasz Nowy Dom, zmierzy się z nowymi wyzwaniami, mając na uwadze zarówno dobro uczestników, jak i społeczności, w których działają. Wzmacnianie więzi społecznych oraz budowanie lepszych relacji w lokalnych społecznościach pozostaje kluczowym celem, który zyskuje na znaczeniu w obliczu niedawnych wydarzeń.